Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Dziś w programie porozmawiamy na temat takiej duchowej sfery, tego jak wpływa na nas stres i jak można sobie z tym radzić. A moim gościem jest Dawid Zyskowski, który przyjął do nas z Krakowa, przedsiębiorca, socjolog, coach. Witaj, cześć. Dzień dobry Państwu, jest mi bardzo miło. Temat dosyć trudny, a jak najbardziej na czasie, bo stres związany jest w zasadzie, dotyczy każdej osoby, każdego z nas. Zajmujesz się redukcją stresu i pracą ze stresem na co dzień. Możesz coś bliżej powiedzieć, czym jest stres i opowiedz trochę na ten temat. Stres należałoby podzielić na tak naprawdę kilka elementów, dlatego że stres jest pewnym rodzaju reakcją nas samych i naszego organizmu na dane zjawisko, na daną sytuację. Stres może być nagły, może go coś wywołać, możemy się czegoś przestraszyć, może nas zaskoczyć jakaś sytuacja, miła, niemiła, która wywołuje w nas stres. I raczej jest to sytuacja przejściowa. Stres jest czymś, co występuje i raczej mija. Natomiast stres przeradza się w strach, a strach przeradza się w lęk. Dlatego potrafi... Kolejne poziomy, tak? Tak. To w zależności, jak jest głęboki, jak jest silny, jak go przeżywamy, gdzie nam się umiejscawia, w jakiej sferze duchowej, emocjonalnej, energetycznej, fizycznej. Więc to wszystko zależy od tego, co wywołało ten strach i ten strach, gdzie nam się umiejscowił i jak wpływa na nasze życie. Tak jak powiedziałem, na co dzień się tym zajmujesz, trudno jest, bo masz doświadczenie spore w tym temacie, ale jak mimo wszystko pracuje się z ludźmi, którzy mają duże pokłady strachu, lęku? Jak się pracuje? Pracuje się inspirująco. Natomiast oczywiście nie jest to łatwe, dlatego że jeżeli ktoś przychodzi z potrzebą do mnie, tak, który jest zainfekowany strachem, o ile to jest jeszcze strach, a jeszcze nie lęk, to tak czy owak zazwyczaj jest to jakaś reakcja, która się wydarzyła w przeszłości i trwa do teraz. I ktoś sobie po prostu z nią nie umie poradzić. I przy rozmowie z taką osobą zazwyczaj jest, że nie wie, co się stało, nie wie, dlaczego się tak czuje, czuje się źle, nie może spać. Wpływa to na i psychikę, i na jego duchowość, i na relacje w pracy, i na relacje w domu, i z innymi ludźmi. I zazwyczaj odpowiedź jest na moje pytanie, ale co go wywołało, albo czego potrzebujesz, nie wiem. I ta odpowiedź nie wiem jest idealna, bo my mamy prawo nie wiedzieć, tak? I ludzie, wydaje mi się, z tej mojej praktyki, że często przychodzą i mówią, no nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, co się dzieje, nie wiem, jak mam sobie z tym poradzić. I wiem, że wtedy to jest dla mnie przestrzeń do współpracy z taką osobą. To jest taka trochę dziedzina psychologa. Psychologiem nie jesteś, ale... Z wykształcenia między innymi jestem socjologiem, więc dość pokrewna dziedzina, ale psychologiem nie jestem. Jestem też coachem, coachem mentalnym, coachem duchowym. Zajmuję się też mini coachingiem, czyli coachingiem znaczenia. Jednym słowem, moją główną intencją i rolą jest to, że jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to ja korzystam z całego potencjału i zasobu swojej wiedzy, swoich umiejętności, swojej intuicji, którą też bardzo mocno pracuję, do tego, aby dana osoba znalazła z powrotem kontakt ze sobą na bardzo głębokim, wręcz intymnym, wewnętrznym poziomie właśnie tego znaczenia. I w momencie, kiedy jesteśmy w stanie dotrzeć przez warstwy różnych sytuacji, które budujemy na sobie, do źródła, i jesteśmy w stanie się z nim z powrotem połączyć, to zazwyczaj wtedy następuje też olśnienie i świadomość osoby, czego potrzebuje albo czego nie chce w życiu. No, najczęściej jest właśnie tak, że chyba bardzo trudno jest dotrzeć do nas samych, bo nie chcemy się skonfrontować z samymi sobą, prawda? Albo zakładamy różne maski, chroniąc się przed tym najgłębszym. Jak to wygląda w gabinecie u Ciebie tak na co dzień, kiedy ludzie jednak mimo wszystko mają jakieś opory? Stosujesz jakieś specjalne techniki? Ludzie przychodzą zlęknieni. Nie pracuję z osobami, czy nie współpracuję z osobami, które nie chcą powrotu do samych siebie.
bo po pierwsze mamy wolną wolę, której nikt i nic na świecie nie jest w stanie nam odebrać. Mhm. To my, wypowiadając życzenie, że coś się nie uda, czegoś nie chcę albo czegoś nie zrobię, już się materializuje w tym momencie albo za chwilę. Więc ja nie współpracuję z osobami, które nie chcą. Mhm. Zdarza się, że dzwonią albo przychodzą, albo chcą porozmawiać osoby z ciekawości, natomiast ja to natychmiast wyczuwam, albo ktoś wchodzi tak głęboko w proces, że nawet nie wie, kiedy w nim jest i odkrywa w sobie zasoby, do których dawno temu nie miał dostępu. I wtedy następuje to olśnienie, wtedy następuje to połączenie ze samym sobą i ze źródłem na najgłębszym płaszczyźnie, poziomie. Tak. Więc tak bym odpowiedział na to pytanie, tak? Że de facto nie pracuję z kimś, kto nie chce. Natomiast z drugiej strony ludzie przychodzą po pierwsze zestresowani i zlęknieni. Jeżeli już przychodzą i chcą pracować, to jest pierwsza warstwa, z której musimy się usunąć, którą ktoś, jak tę maskę, o której wspomniałeś, musi zrzucić, żebyśmy mogli pójść dalej. Bez tego nie zrobimy nic. Te kroki step by step w tym procesie są bardzo istotne. Powiedziałeś o ciekawości. Co stoi za tą ciekawością, że ktoś przychodzi do gabinetu? Co masz na myśli? Ja niedowiarki, a jak to jest, a ktoś mi powiedział, a żona mi kazała. Ale mają też problem ze strachem. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Natomiast nie dopuszczają do siebie świadomości takiej autentyczności procesu, a ja nie pracuję z osobami, które nie są w tym procesie autentyczne, szczere wobec siebie. Bo jeżeli przychodzą z ciekawości, a nie z faktycznie głęboką potrzebą zmiany w swoim życiu, to się po prostu nie uda. I albo ja nie będę w stanie tego procesu przeprowadzić, albo ta osoba się w niego nie zaangażuje, więc to się też nie wydarzy. To musi być zaangażowanie na głębokim poziomie, wynikające z głębokiej potrzeby dwóch stron. Powiedzieliśmy trochę właśnie o poziomie, że tutaj lęk jest głębszy, ma głębszy poziom. Natomiast mógłbyś przybliżyć, jakie są skutki, powiedzmy, długotrwałego strachu, czyli stresu, napięcia, a z kolei jakie można tutaj przypisać skutki długotrwałego lęku na przykład, tak? No tak. Czy jest jakaś różnica? Różnica jest kolosalna, bo tak jak powiedziałem na początku, strach jest zazwyczaj jakąś reakcją jednorazową. Można się czegoś wystraszyć, wtedy mamy taki koktajl chemiczny w swoim organizmie, służący nam pierwotnie i bardzo dobrze do tego, żeby szybko albo uciekać, albo się schować, albo zaatakować, albo nas po prostu sparaliżuje. Więc on jest bardzo pierwotny. Jak uciekaliśmy przed szablozębnym tygrysem, to albo udało nam się szybko uciec, bo dostawaliśmy takiego wigoru dzięki temu. Adrenalina i tak dalej. Tak, tak. Albo po prostu byliśmy w stanie zaatakować i o dziwo nawet wygrać, albo nas sparaliżowało i tygrys uznał, że jesteśmy niesmaczną padliną. Dzisiaj się to dzieje również, tak? Może nie w takim ujęciu prehistorycznym, ale w takim ujęciu nawet naszego środowiska, czy biznesowego, czy rodzinnego, gdzie musimy zazwyczaj, żeby być profesjonalni, tak zwanie, musimy być w stoickim spokoju, reagować ze spokojem na stres, kiedy mamy trudną rozmowę, czy w domu, czy z dziećmi, czy z partnerami, z partnerkami, z współmałżonkami, czy w pracy z szefem, który, prawda, może tam gdzieś na nas naskakuje, to my, żeby się wykazać profesjonalizmem, musimy być w spokoju. Ale różnica jest taka między tym prehistorycznym pierwowzorem, a tym, że wtedy przez szybką ucieczkę albo atak my ten stres bardzo szybko rozładowywaliśmy i powracaliśmy do homeostazy. Natomiast w tej sytuacji zazwyczaj ten strach i stres po prostu zostaje i gdzieś osadza się w naszym organizmie, w naszych organach, zazwyczaj tych słabszych, w których odczuwamy później jakiś ból, jakiś dyskomfort, przeradza się w długotrwałe, przewlekłe, często tak zwane nieuleczalne choroby na poziomie fizycznym, ale i też mentalnym, bo strach i stres bierze się przede wszystkim z głowy. A odpowiadając na pytanie, jak lęk jest przewlekłą chorobą stresu i strachu. To on go wywołuje. Jeżeli skutki lęku podobne? Skutki lęku, lęk jest długotrwały, wywołała go jakaś sytuacja permanentna, gdzie nie daliśmy ujścia stresowi i strachowi, więc gdzieś się u nas na pewno umiejscowi.
w jakiej części ciała, to zależy od ciała, to zależy od osoby, to zależy od długości, intensywności naszej reakcji na dane zjawisko stresowe, tak? I od naszej też odporności, powiedzmy, bo o ile, no chyba każdy człowiek spotyka w życiu u siebie sytuacje, które wprawiają go w lęk, bo no, raczej tak zazwyczaj jest, to o ile ktoś, kto ma większą odporność, to chyba sobie szybciej potrafi poradzić z lękiem. Ciężko mi powiedzieć, bo ciężko jest określić odporność. Każdy z nas na poziomie psyche, na poziomie mentalnym, na poziomie energetycznym, czyli, tego, czyli serca, i na poziomie najgłębszym, czyli duchowym, jest jak odbicie linii papilarnych na opuszkach palców. Indywidualny. Jest indywidualny. Więc poziom odczuwania strachu i długotrwałego lęku jest też bardzo indywidualny. I mówiąc tu o jakiejś odporności, ciężko jest podać jakąś statystykę, bo to nie jest statystyczne ujęcie. To tak jak nie ma określonego zdrowia psychicznego, też nie ma pewnej normy, bo... Ale okej, przerwałem cię. Oczywiście, że tak. Mogę powiedzieć nawet na to na swoim przykładzie. Ja mam taką przypadłość na strach albo na stres bardziej wywołany sytuacją, która mnie zaskoczyła albo która nie jest dla mnie komfortowa, że czuję absolutne uderzenie natychmiast w lewy bark. Czuję spięcie i czuję w nim ból. Wygląda to w odczuciu tak, jakby ktoś wybił mnie włócznie zakończoną ostrzem. Ja ją zawsze w takich sytuacjach tutaj czuję. Mało tego, jej intensywność i ból tego, i głębokość tego bólu jest taka w zależności, jak mocno ta sytuacja jest dla mnie stresogenna. Ona może mi nawet dojść do serca i ja to fizycznie tutaj czuję. Tylko nie robię sobie żadnych układów, albo w moim przypadku nie idę do lekarza dowiadywać się, co się tutaj ze mną dzieje, tylko próbuję znaleźć pierwotną przyczynę, jaka u mnie reakcja stresowa to wywołała. I to jest jedna z metod, moich metod, takich najprostszych, żeby to puściło. W momencie, kiedy ja sobie to uświadamiam, bo uwaga, co ważne, strach wchodzi przez głowę. I infekuje nasze ciało na tych trzech poziomach i przeradza się w lęk. I ten strach wywołany tą nagłą reakcją, ale także sytuacjami, kiedy nasz mózg, nie chciałbym tu użyć słowa umysł, bo ja umysł rozumiem zupełnie inaczej niż mózg. Mózg to jest organ w naszym ciele, jak każdy inny. Bardzo nam potrzebny, bez niego nie funkcjonujemy. Ale mózg, do którego dochodzi na przykład do nas jakaś informacja, programuje myśli w przyszłości. I błądzenie myślami w przyszłości. Boję się, że moje dzieci się przeziębią. Boję się o utratę pracy. Boję się, że zachoruję. Boję się czegoś. Dlaczego się boję? Boję się, bo nie znam przyszłości. I nikt z nas nie zna do końca przyszłości, bo mamy wolną wolę, więc ta przyszłość cały czas zmienia się, jest plastyczna i może się zmieniać. Ale to ona wywołuje reakcję strachu, stresu. I jeżeli na tym poziomie nie zablokujemy tego strachu, to może właśnie zainfekować dalsze partie naszego umysłu, czyli naszego ciała, w postaci długotrwałego lęku. A to może nas doprowadzić do różnego rodzaju chorób na poziomie fizycznym, mentalnym, społecznym, emocjonalnym itd. No i przychodzi taki moment, kiedy no, nie radzimy sobie już albo z przewlekłym stresem, albo powiedzmy z lękiem, który nas paraliżuje dosłownie wręcz mówiąc. I jak sobie zacząć z tym radzić? Bo to w zależności od tego, w jaki sposób, jak głęboko zakorzenione są te pokłady negatywnych emocji, chyba tak może to nazwać, od czego warto byłoby zacząć, zarówno w przypadku stresu, strachu, jak i w przypadku lęku, który pewnie może się, powiedzmy, przerodzić na przykład w głęboką depresję. Oczywiście. Ten pierwszy przykład już podałem. Jeżeli wiemy, że strach wchodzi nam przez głowę, to możemy bardzo łatwo i szybko sobie zracjonalizować, bo głowa jest takim komputerem naszym, ten mózg jest nam bardzo pomocny, ale ja zawsze powtarzam, że mózg świetnie służy do tego, żeby popatrzeć na drzewo i policzyć na nim liście, to dzięki temu potrafimy budować komputery, ale mózgiem nie doznamy zachwytu widząc drzewo.
To jest już głębszy poziom naszej energetyki, naszego postrzegania. Ale na tym poziomie stresu wywołanego strachem możemy go zracjonalizować. Po pierwsze, nie wybiegamy w przyszłość, bo jej nie znamy. Starajmy się być tu i teraz. Możemy ćwiczyć metody relaksacyjne, medytację, mindfulness, albo racjonalizować właśnie ten stres. Czyli jak jest prawdopodobieństwo, że ja, jeżeli boję się utraty pracy, przy swoich kompetencjach, to że sobie nie poradzę. Przy swoim zdrowiu, przy moich dwóch zdrowych rękach, moich przyjaciołach, mojej rodzinie. Nagle się okazuje, że ten strach ma tylko wielkie oczy w tej metaforze i robi się po prostu coraz mniejszy przez jego racjonalizowanie. Gorzej jest z lękiem, ponieważ jest to właśnie ta przewlekłość z strachu, czyli choroba przewlekła strachu, czyli nasz lęk, który potrafi się też umiejscowić gdzieś w ciele, tak jak ten przykład mojego barku, tak? I tutaj powrót do przyczyny tego, co go wywołało, może pomóc. To u mnie to natychmiast odpuszcza, jak ja rozumiem, co się stało. Czy jesteś w stanie to zredukować? Jestem w stanie to zredukować świadomością i pracą oczywiście, świadomą pracą nad przyczyną wywołania u mnie lęku, który na przykład umiejscowił się w okolicy serca albo w okolicy barku i serca. Jeżeli ja na przykład wiem, że mam postrzał w barku idący przez całe plecy, i zastanawiam się, co się stało i nagle uświadamiam sobie, że przeczytałem ostatnio artykuł, który notabene odebrałem, że chyba był pisany do mnie przez osobę notabene, którą znam i po prostu poczułem nóż w plecy. Dosłownie. Dosłownie, ale to tak funkcjonuje. O tym świetnie też totalna biologia mówi, ale o tym może nie dziś. I uświadomienie sobie tej przyczyny i tego, dlaczego to wywołało we mnie taką emocję, dlaczego ona się umiejscowiła w tym miejscu. Mało tego, naszym strachem, lękiem i chorobą, która się wywołuje przez to, powinniśmy się po pierwsze najpierw zaopiekować. Czyli zaakceptować ją, że ona jest. Bo poczucie... A nie odrzucać, powiedzmy. A nie odrzucać od razu, albo co gorsza, brać chemiczną tabletkę, która odetnie nam odczucie tego strachu i lęku, który tam dalej zaakumulowany pozostanie i może wywołać przewlekłą chorobę. Przewlekłą chorobę nie tylko na poziomie mentalnym, ale na poziomie fizycznym. Kancerogenną, nowotworów, czy innych przewlekłych chorób, które mają naturę fizyczną. To jest jakby pierwsza droga do tego, żeby sobie z tym poradzić. Racjonalizujemy na poziomie lęku, staramy się zrozumieć przyczynę. O ile jesteśmy w stanie racjonalnie na to spojrzeć, ale od tego na przykład są, powiedzmy, przyjaciele, czy inne osoby, które mogą przedstawić sytuację, która nam wydaje się w jakiś sposób beznadziejna. Tak, zawsze jest wyjście z trudnej sytuacji. Trudna sytuacja zawsze czegoś nas uczy. Ja wierzę, że nie ma przypadków. Mam ze swojego życia, z życia swoich klientów, przyjaciół, miliony dowodów i sytuacji na to, że nie ma przypadków, że zawsze, kiedy nawet wydaje nam się, że jesteśmy w najgorszej możliwej sytuacji, w tak zwanej bez wyjścia, to kiedy z niej wychodzimy i okazuje się, że zawsze to wyjście przecież jest, bo skoro żyjesz, skoro tu przyszedłeś do mnie, skoro ze mną rozmawiasz, to znaczy, że już zrobiłeś krok do tego, że chcesz sobie po prostu pomóc. I to jest też wyjście z sytuacji, zaufanie procesowi, który jest, jeżeli jesteśmy obydwaj, czy obydwoje w niego zaangażowani, jest nieunikniony, żeby on się udał i żeby efekt był pozytywny. To ja wiem, że tak jest i każdy mój klient, który do mnie przychodzi, wie, że tak jest. Wkrótce się o tym przekonuję. Albo wkrótce się o tym przekonuję, oczywiście. Słuchaj, a jak z lękiem? Czy to są te same, bo powiedziałeś w tym pierwszym stopniu, racjonalizacja i tak dalej, kolejne są? Tak, kolejne są. Mamy tutaj nawet przyjemność popijać sobie zdrową, zieloną, żywą żywność w postaci zielonych. To jest akurat czysty, młody, wyciśnięty sąk z jęczmienia. Mamy też chlorelle pyrenoidozę, która też jest czysta i tak naprawdę mógłbym tutaj powiedzieć, że wręcz nie moi klienci, ale moi pacjenci w tym zakresie wychodzą ze swoich przewlekłych chorób. Nie tylko kiedy popracujemy z mentalem i z głową, ale jeżeli podejdziemy do naszego umysłu, czyli całego naszego ciała, tego umysłu, gdzie na przykład właśnie też nam mówi, hej, zaopiekuj się tym miejscem, daje ci sygnał, żebyś coś z tym zrobił, również na poziomie fizycznym. My jako istoty
duchowe, jesteśmy również istotami fizycznymi, duchowymi, którzy w swoim fizycznym pojeździe funkcjonują na tym ziemskim świecie. Więc nie tylko wystarczy nam praca, aby być, utrzymać się w zdrowiu na poziomie mentalnym i na poziomie emocjonalnym, na poziomie serca, ale również po prostu na poziomie fizycznym. I do tego potrzebujemy zdrowej, żywej, zielonej żywności. Jęczmień, ten jęczmień, który też oczywiście można u mnie kupić, posiadamy pełne certyfikaty, jak jest produkowany, jakie posiada witaminy, jakie posiada minerały, do wspierania naszego zdrowia. Jest to najczystsze na ziemi jedzenie. Jest idealne dla również osób, które nie tolerują różnego rodzaju związków, tak jak na przykład glutenu, ponieważ tu glutenu nie ma. Jest idealny dla wegetarian i wegan. Sam jestem wegetarianinem, świadomym wegetarianinem, więc doskonale wiem, że potrzebuję witaminy B12, że potrzebuję białka, ale nie chcę go pobierać od innych istot żywych w postaci zwierząt, tylko pobierać je bezpośrednio z natury. Jęczmień i chlorella to posiada. Ja nawet przygotowałem sobie certyfikaty w tym względzie. Może one nie są najistotniejsze, bo oczywiście je mogę udostępnić. Ale pewnie gdzieś się znajdują też na stronie internetowej? Tak, na stronie internetowej dawidzyskowski.pl jest do tego dostęp. Zresztą tam są wszelkiego rodzaju do mnie kontakty. Także chętnie, zupełnie oczywiście za darmo udzielę każdej możliwego wsparcia w postaci mojej wiedzy, którą na ten temat posiadam, oraz oczywiście tych dokumentów, które to potwierdzają. To, co jest też ważne w tej żywności, że ona oprócz tego, że nas odżywia, ja nie nazywam tego nawet, że jest to jedzenie, bo jedzenie jest to coś, co możemy wrzucić do swojego układu pokarmowego, wypełni nam jelita i zazwyczaj kupione w jakimś hurcie przemysłowym w markecie tak naprawdę dodaje nam tylko toksyn i daje nam pewnej sytości i wyobrażenia, że my jesteśmy pojedzeni, ale nie odżywieni. My potrzebujemy odżywić się na poziomie każdej jednej cząstki i komórki w naszym organizmie. I tak jak wspomniałem chociażby o tej witaminie B12, ona jest naprawdę kluczowa. To jest kobalamina, którą nie można pozyskać ani ze zwierząt, ani z większości roślin na ziemi. Ona się syntezuje wyłącznie poprzez bakterie, które są w ziemi, które są na bulwach i korzeniach roślin. I uwaga, jest w chlorelli, a jest niezbędna dla naszego zdrowia neurologicznego. Bez tej witaminy albo z niedoborem tych witamin, ja się tu z wielką serdecznością zwracam do psychiatrów i do psychologów, że jeżeli przychodzą osoby z zaburzeniami natury emocjonalnej, psychologicznej, psychicznej, to pierwsze co, szanowni państwo, zróbcie sobie badanie na poziom witaminy B12. Większość osób ma jej niedobór. Teraz jest taka modna witamina D3, ale którą łatwo pozyskać, syntezować ze słońca. Witamina C, która też chemiczną strukturę ma bardzo prostą. Witamina B12 ma bardzo skomplikowaną strukturę chemiczną. Ona się znajduje wyłącznie w tej jednokomórkowej aldze pozyskanej z czystych zbiorników wodnych i nas odżywia, oczyszcza i odkwasza z metali ciężkich, takich jak chociażby rtęć, kadm czy ołów, które są przyczyną różnego rodzaju depresji, zaburzeń natury emocjonalnej i psychicznej, tak samo jak właśnie witamina B12. Dlatego my do zdrowia wywołanego albo brakiem zdrowia wywołanego strachem, lękiem, który akumulujemy w ciele i nie wyrzucamy go gdzieś dalej albo sobie z nim nie radzimy, musimy podejść zupełnie holistycznie, właśnie przez mental, czyli przez pracę z naszymi obiekcjami, z naszymi lękami, z naszymi demonami, których nie rozumiemy albo których się boimy, następnie podejść do zdrowia, żeby zadbać o nasze fizyczne ciało w postaci zdrowej, żywej, zielonej żywności, która nam doda sił, doda energii, doda zadowolenia. Jest mało tego, jęczmień stosuje się w różnego rodzaju instytucjach na świecie, w terapiach przeciwnowotworowych. Więc tam naprawdę
posiadają w sobie dla mnie osobiście, jest to boska roślina i boskie składniki do powrotu do zdrowia. Poza tym dla mnie zdrowie jest wtedy, kiedy my utrzymujemy siebie w zdrowiu, a nie kiedy musimy leczyć się już z choroby, ponieważ to jest odwrotność zdrowia. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy w odpowiednim też momencie zaczęli o to zdrowie dbać. Ale nie ma złych momentów, jest wszystko możliwe, jeżeli jest w nas wola, w której chcemy sobie, a tym samym swojemu najbliższemu otoczeniu pomóc, kiedy my jesteśmy w zdrowiu, to jest to zawsze możliwe. Warto zawsze zacząć. Powiedziałeś teraz już tak bliżej zakończenia, a właśnie o utrzymaniu tego. Jak utrzymać ten spokój ducha, jeżeli już ktoś, powiedzmy, kto nas ogląda, kto słucha tych audycji, już jest wyciszony, uspokojony, ale gdzieś te demony czyhają i jak stworzyć taki spokój w sobie na dłużej, utrzymać, nie dopuszczać taką barierę, nie poprzez żadne maski, powiedzmy. Jak utrzymać spokój ducha? Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, szanowni państwo, po pierwsze, nie możemy się od siebie dystansować. Potrzebujemy kontaktu fizycznego ze sobą. Potrzebujemy się przytulać do siebie. Potrzebujemy być w bliskiej obecności z drugim, życzliwym nam człowiekiem. O, to chyba najtrudniej. Ale to jest bardzo ważne. Nie wiem, czy wiesz, ja się dowiedziałem ostatnio, notabene od mojej przyjaciółki, która jest dietetykiem klinicznym, że potrzebujemy w ciągu dnia 12 osób, z którymi możemy się przytulać, żeby na najwyższym poziomie swoją energetykę w ciągu 24 godzin utrzymać. I jak u ciebie to wygląda? I u mnie bo to... u mnie są braki. I u mnie bywają braki, bo czasem muszę wybrać priorytety, aczkolwiek z różnymi osobami się też spotykam i jesteśmy w swojej energetyce ze sobą blisko, ale możemy się przytulać do naszych partnerów, partnerek, do naszych żon i mężów, do naszych dzieci, do naszych zwierząt i co najważniejsze, jeżeli ktoś ich jeszcze ma, nie zapominajmy o naszych dziadkach. Oni tym bardziej potrzebują tego kontaktu fizycznego, energetycznego z nami. Jeżeli my jesteśmy w zdrowiu, wiemy jak o nie dbać na poziomie mentalnym, na poziomie fizycznym, na poziomie właśnie emocjonalnym, to nie ma się czego bać. Zarażajmy się zdrowiem, zarażajmy innych zdrowiem, nie tylko w postaci wiedzy, którą mamy, ale także w postaci tej energii i dobrej woli, dobrej informacji, z którą z sobą po prostu komuś niesiemy. I to jest pierwsza rzecz dla spokoju ducha, żeby nie pozostać samemu, ale żeby się wspólnie wspierać, integrować i mieć ze sobą po prostu fizyczny kontakt. Bardzo pięknie, to takie optymistyczne dla nas wszystkich, myślę, drodzy państwo, że to wnosi nowe nawyki i dlatego spójrzmy na swoje osoby, które pojawiają się gdzieś w naszym otoczeniu, że może to są osoby, które warto chociażby przytulić. A moim gościem dzisiaj był Dawid Zyskowski z Krakowa. Tutaj ja myślę, że na zakończenie ja też wezmę łyk tej zielonej mikstury. Dla zdrowia. Zielonej mikstury. Drodzy państwo, dzisiaj rozmawialiśmy na temat spokoju ducha, pandemii strachu, ale bardziej skupmy się na tym spokoju ducha. Bardzo ci, Dawidzie, dziękuję. Podaj jeszcze stronę internetową, kontakt do siebie na zakończenie. Zapraszam na stronę dawidzyskowski.pl, czyli po prostu moje imię, nazwisko.pl. Tam są wszelkie dane, kontakty i informacje do tego, jak się można ze mną skontaktować, czym jeszcze się zajmuję, ponieważ też pracuję z różnego rodzajami instrumentami etnicznymi, misami tybetańskimi, energetyką ciała. Więc to będzie okazja kiedyś na ten temat też porozmawiać. Zapraszam do tego miejsca. Bardzo Tobie dziękuję, drodzy Państwo. Dziękuję również za ten wieczór spędzony tutaj wspólnie z VTV. No cóż, do zobaczenia wkrótce w kolejnych programach. Camino. Droga powrotu w siebie. Przełomowa książka, prawdziwa historia, duchowość i miłość. To moja historia, to moje życie. Miriam Lundgren.